Cyfry! Zapraszam, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak pracuję z przepiękną paletą Norwina Volume 5. Przeczytajmy całą nazwę. Anastasia Beverly Hills Norwina Collection Pro Pigment Palette Volume 5. Bardzo długa nazwa, ale bardzo stosowna do takiej jakości, jaką tutaj mamy. Ja bardzo długo czekałam. Na początku, jak wyszła ta paleta, to ja czułam, że ona jest za podobna do Volume 4. Nie, nie jest. I do tego dodałam taki malutki dodatek z Kajmy, więc jakby nie przedłużając, zaczynajmy. Ale zrozumiałam. Jestem zbyt podekscytowana. Dzisiaj był świetny dzień. Skończyłam portfolio. Jestem taka zadowolona. W tym momencie na moich powiekach mam już bazę z Anastasia Beverly Hills Eye Primer, więc powieki przygotowane i możemy zacząć blendować. Co ja chcę tutaj zrobić? Jest tyle pięknych kolorów. Zacznijmy kolorem E5. O matko, widzicie ten pigment? Jest troszeczkę przerażający. Bardzo dobrze. O, ale cudowny jesteś. Wyjeżdżam tym kolorem tak ponad załamanie powieki, ale patrzcie, ani jednej plamki tutaj nie ma. To samo zrobię tutaj we zewnętrznej części mojej powieki. Pasuje mi ten kolor do paznokci. Jest to taka bardzo ciemna, chłodna śliwka, wpadająca bardziej w bordo. Ale cóż za cudowny, przepiękny kolor. Wow. Przechodzę do bardziej roztrzepanego pędzla i koloru B3, który jest takim przepięknym liliowym fioletem, po prostu. I zaczynam nim tutaj taką delikatną ręką blendować zewnętrzną granicę tego blendowania i łączę te kolory ze sobą. O matko, jaki to jest piękny kolor, jakie to jest piękne! I widzicie, jak to od razu bez takiej trudniejszej pracy ze sobą działa i pasuje. Jeżeli obserwujecie mnie od dłuższej chwili, to powinniście wiedzieć, że Norwiny to moje ulubione cienie. Przechodzę do koloru B2. Jeszcze bardziej puchaty pędzel niż wcześniej. I omiatam tutaj jeszcze bardziej granice. Tak jak omiotłam tamtym poprzednim kolorem granicę tego ciemnego, to teraz robię dokładnie to samo z tym jasnym fioletem, czyli jakby dopełniam ten kolor chłodny, fioletowy, ciepłym różem. Żeby po prostu tutaj stworzyć taki bardziej interesujący gradient. Taki subtelny tutaj efekt nam dał ten róż. Prawie go nie widać, ale jednak coś się zadziało. Powracam do najciemniejszego koloru i tutaj doblendowuję w tej samej wewnętrznej krawędzi. Uważając, żeby nie zabrać tego blendowania, tego przepięknego, jasnego fioletu, ale żeby po prostu tutaj tak dodać głębi temu makijażu jeszcze większej. Bo już zaraz będę to odcinać. I to dobrze wygląda po prostu, jak mamy taki bardzo duży kontrast przy odcięciu koloru. Norwina z każdą paletą ma coraz lepszą jakość. Biorę czysty, zbity pędzel i tak tutaj mocno, tak dosyć szuram pod brwią. Żeby tutaj resztki tej bazy tak rozprowadzić, żeby delikatniejsza struktura skóry tutaj była. Czas wyciąć, moi drodzy, co wy na to? Nie oleisty płyn micelarny, to jest mój ulubiony, czyli Eveline Aloesowy. Spiczasty patyczek. Nasiączam. Wyciskam nadmiar płynu, nie w paletkę. I zaczynam ciąć bokiem tutaj powiekę ruchomą, a tym spiczastym kawałkiem czystą linię. I widzicie, jak teraz wyrysowałam tak, gdzie jest teoretycznie załamanie powieki, to na otwartym oku tego w ogóle prawie nie widać, ponieważ ja mam takiego rodzaju powieki, więc wyjeżdżam tutaj tak bardzo wysoko ponad załamanie powieki i zostałam tego cienia tak mało, dlatego chciałam, żeby tutaj było bardzo tak ciemno, żeby ten kolor ciemny nadal był widoczny, ale w takiej małej ilości. I tak wycinam do połowy źrenicy. Mam bazę na palecie i zaczynam tutaj odcinać. Ten pędzel jest bardzo tani, a jest naprawdę najlepszy do tego. Przyciągam i w dół. Przyciągam i w dół. I tak się najłatwiej wyrysowuje cut crease. Ale resztę zrobię poza kamerką. Jestem. Wrócił Seba, więc będzie klikanie. A było tak pięknie i cicho. Agresywny typing od his keyboard. Powracam do koloru E5 i zablendowuję granicę z bazą, żeby stworzyć taki delikatniejszy gradient. Przepiękne są te cienie. Ta paleta jest cudowna, ale mam szczęście z niej. Jeszcze udało mi się ją kupić za taniej, bo był kodzik do aplikacji, że jak zamawiasz w aplikacji, to masz 20% taniej.
czyli paletka za 260, a nie za 330 zł, to piechotą nie chodzi. I spróbujmy teraz tutaj jakoś zaakompanować ten E4 kolor. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Nakładam go tutaj na granicy bazy i tego przepięknego borda. Boże, jakie tylko. Przechodzę do cienia A1 i tym białym przechodzę tutaj we wewnętrzny kącik. Oh my god. Jest to dokładnie to, czego ja potrzebowałam do szczęścia. Kolor zaczynam mieszać i łączyć z tym przepięknym kolorem poprzednim. W życiu nie widziałam bardziej białego koloru w moim życiu. Moja mama chciała mi ją kupić na święta. A takie nie! Ja się nie doczekam. Muszę mieć ją teraz. I zostało 100 zł na koncie. Ale póki co przechodzę na centralną część mojej dolnej powieki i tam nakładam kolor E4. I dopełniam bielą A1, która jest tak niesamowicie napigmentowana. W życiu nie widziałam tak bardzo napigmentowanego białego koloru w żadnej palecie. Jestem po prostu speechless. Jest niesamowita. Tutaj w tej palecie mamy taki niesamowity opalizujący holo kolor, który się błyszczy na wszystkie kolory tęczy i wydaje się być naprawdę niesamowity, ale tak troszeczkę mi do tego makijażu, który tutaj sprawiłam, nie pasuje, więc nie wiem, co tutaj użyć. Przez chwilę zastanawiałam się pomiędzy A3 a E3 i chyba E3 wygrało. Dajmy go tutaj, tak pomiędzy ten ciemny. Zróbmy to pędzelkiem, że to widzicie. Ten kolor jest po prostu przepiękny. I to jest bez żadnej klejącej bazy, nie? Trzeba mogę się w tym pokryć. Dam go tak trochę głębiej tutaj, żeby był bardziej widoczny, jak patrzymy się na wprost. Mam jeszcze taki kolor C1, który zachwyca z daleka. Się zastanawiam, czy go gdzieś tutaj dać na dół. Film pełen zachwytów, ale ja się spodziewałam, że to tak będzie. Norwiny nie bez powodu są moimi ulubionymi paletami z całej jakby z całego spektrum palet, które wychodzą. Ja wiem, że Norwiny mnie nie zawiodą, więc zaszalejmy. Co wy na to? I zrobimy takie odcięcie, które ostatnio robię bardzo często i jakby chodzi w tym tutaj o to, że w tym momencie brakuje mi tutaj domknięcia trójkąta, nie? Nie w każdym makijażu tego trzeba, ale w takich makijażach wyciągniętych ostatnio lubię tworzyć coś takiego, że kolor odpowiada do siebie kontrastujący do reszty w trzech punktach zamiast dwóch. I co mam przez na myśli, to w tym momencie mam tutaj ten kolor E4, który mamy na środku dolnej powieki, środku i trochę wchodzący na wewnętrzny kącik wewnętrznej powieki, ale one są tylko tutaj, ja bym chciała go jeszcze tutaj. I żeby to zrobić, to zrobimy coś, co ja ostatnio robię dosyć często, w sensie dwa razy, co jest często dla mnie w ostatnim czasie, bo się prawie nie maluję. Szpiczasty patyczek. Nie olej z typu micela. Znowu się oblałam, co? Jeszcze teraz lusterko. Wycinamy tutaj tę przestrzeń tutaj i tak do góry. Pod brwią. Brwi nie czyszczę, bo tam już mam mydło. I zaczynam tutaj wypełniać ten kształt bazą, tak od góry. To jest takie trudniejsze technicznie do zrobienia, a tak na kamerze to już w ogóle. Ale tak odcinam ten kształt i wykręcam go ku górze. I wtedy tu nam się robi takie odcięcie tego koloru fioletowego. I w takich makijażach tworzymy taki kontrast nie dość, że koloru, to jeszcze kształtów, ponieważ mamy tutaj dopełnienie jakby tego koła. I wszystko jest takie bardzo art nouveau, nie? Mamy takie wygięcia, które są naprawdę bardzo pięknie tutaj naturalne. To razem wygląda spójnie. Poza kamerą to dokładnie zrobię. Przychodzę do koloru E4 znów. Nad tym, tak od dołu po prostu zagrysować tutaj granicę, żeby ten kolor był taki bardziej widoczny tutaj. I tak bardzo delikatną ręką to robić. Tak ledwo muskać tym kolorem tutaj, żeby nie narobić plam, których nie da się rozblendować potem. I jest to bardzo ważne, żeby tutaj ten sam łuk brwiowy pod samą brwią zostawić czysty, żeby te blendowanie nam nie wyszło za daleko. Kusi mnie ten cień, który tutaj mamy, nie? Kolor, o którym mowa, to D2. On jest tak wielowymiarowy. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale on się świeci takim tutaj po prostu holo na kolorowo. I mimo tego, że on błyszczy tutaj nieziemsko, no to jakby to nie jest dla mnie też taka skala błysku, jak na przykład mamy te
cienie, które są z Kaimy. Chyba po prostu w ten sposób tutaj skończymy ten makijaż, bo póki co jakby tutaj moje blondowanie się zakończyło i ja teraz walczę ze sobą, bo bym chciała tutaj coś więcej, ale nie wiem co, bo chciałabym wykorzystać jak najwięcej cieni z tej palety, ponieważ warto. Jest cudowna. Nie wiem, na którym miejscu na podium palet Norwiny ją postawić. Nie postawię jej póki co na pierwszym miejscu, ponieważ dwójeczka. Ona na pierwszy rzut oka nie jest taka piękna, ale nią można zrobić tak wiele. Ja wiem, że się nie wydaje, ale ta tęcza, którą my tutaj mamy, ona pozwoli zrobić na wszystkie makijaże. Jeżeli się człowiekowi chce tylko mieszać kolory, naprawdę. Ja chcę tutaj czegoś takiego, co będzie tak walić po gałach, że nie będziemy wiedzieć, jak się nazywamy. Więc przejdźmy do Kaimy. Smutno mi, że muszę się pożegnać z tą paletą na ten moment, bo jest taka piękna. That's fucking gross color. Kaima! Where are you? Spróbujmy Nirwany, co? Ja ostatnio Nirwany używałam na jakimś makijażu. I problem to jest taki, te opakowania, nie? Taki jeden dzień kosztuje 9 funtów. A mamy takie strasznie tanie plastikowe opakowania po prostu z naklejką na tyle. I to jest takie słabe, no ale nieważne. Biorę taki sklejany, dodupny pędzel i tak troszeczkę wysypuję. Nie za dużo, bo to drogie. Nabrałam oddechu w ten dzień. Kurwa. I teraz ten płyn. I kropelkę. I mieszamy to wszystko ze sobą. Nie, i jak to zmieszam, to się z tego nam zrobił taki płyn o coś. I patrzcie na to. To jest taki niesamowity błysk. Tyle lat testowania produktów błyszczących. Żeby jeden taki produkt zabił te wszystkie oczekiwania. Bo mamy coś tak pięknego. Musimy poczekać, aż to zaschnie ten produkt, nie? Dobra, co wy na to, żebym ja podczas tego, tej przerwy nałożyła też sztuczne rzęsy i linię wodną. Tak zróbmy. Dokończyłam ten makijaż i tak on wygląda na ten moment, więc jestem naprawdę zakochana tym. I jeszcze może tak szybko dokończmy te oko jeszcze jednym cieniem. Taki mały, dosyć precyzyjny pędzel do blendowania. Nabieram E4. O, trafiłam. I tak jeszcze, jak już makijaż jest skończony taką delikatną ręką, dodaję tego koloru tak po obrysie blendowania. I zaraz wam pokażę, jaką nam to tutaj różnicę zrobi w tym makijażu. Mam nadzieję, że lepszą niż gorszą. Mnie kusi, ale się boję, żeby go dodać jeszcze tak odrobinę, tak tutaj po obrysie. Boję się tego. Robię to taką małą ilością, że prawie nic nie widać. Przy takim małym dodatku tego koloru ten makijaż nagle się staje taki przemyślany. Tutaj każdy element do siebie odpowiada. Mamy tutaj takie delikatne punkty tego pomarańczu, który wpada w siennę, który nam tutaj robi takie naprawdę przepiękne kontrastowanie do tego fioletu i jest to naprawdę przepiękny efekt, więc tak szybko jeszcze domiącham to z tej strony. Hit. I w ten oto sposób wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taki makijaż wam się spodobał i mimo tego, że jest taki strasznie tutaj dramatyczny. Jeszcze w ogóle nie powiedziałam wam, że dodałam tutaj taki błyszczący element tutaj, o, na tym cięciu, właśnie tym błyszczącym cieniem z Kaimy, ponieważ trochę za dużo go rozrobiłam i nie mogłam go zmarnować, więc dałam go za dużo oczywiście, ale nie szkodzi, bo jednak jakoś to tak pasuje, mimo tego, że tak bardzo dużo się dzieje. I dzięki temu błyskowi, który jest teoretycznie w opakowaniu fioletowy, to on opalizuje na zielono i mamy tutaj jeszcze jeden kolor, więc mamy tutaj niby taki neutralny kolorystycznie makijaż, ale ten zieleń dodaje tutaj takiego specjalnego smaczku, który wygląda naprawdę, według mnie, powalają. Więc mam nadzieję, że wam się podoba. Ta paleta jest cudowna. Jakby nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć, ponieważ podczas tego makijażu tak bardzo się nią zachwycałam, ale jest naprawdę przepiękna. Jakość cieni z każdą paletą Norwiny jest po prostu coraz wyższa i pracuje się z tym coraz lepiej. Te błyski w palecie też są niesamowite. Oczywiście nie są to takie powalające błyski jak te, ale no
jakby takie cienie mają inne zadanie, one są o wiele łatwiejsze do pracy i dla osób, które na przykład maleją na śluby, to ta paleta będzie idealna, naprawdę, bo tutaj mamy te przepiękne, delikatne brązy, od lekkich, jasnych, po takie ciemniejsze, mocniejsze. Taki fiolet, który nam tutaj dodaje takiego szyku, w zależności od tego, jaką biżuterię miałaby na przykład pana młoda, to też ta paleta byłaby świetna. I no, jest przepiękna, po prostu no nie mogę. Jeszcze do tego, że to jest ten biały, którym ja tego za bardzo tutaj nie zrobiłam, ale ten biały możemy domieszać do tych innych kolorów, by tworzyć nowe i robić przepiękne pastele. Ja to na pewno będę robiła, ale jakby no dzisiaj poszło na taki typowy klarowny makijaż, kolorystyczny. Polecam, bardzo się cieszę. Jestem naprawdę zadowolona, że wreszcie ta paleta jest w Polsce. Ja wiem, że ona jest droga, ale według mnie warto. Norwiny to są niepowtarzalne palety. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam to pokaże. Że jakby te cienie naprawdę dają tutaj radę i że są niepowtarzalne. Dziękuję Wam serdecznie, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wrócicie częściej i zasubskrybujecie ten kanał. Kanał? Mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał dla kolasona i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam serdecznie, Klara.